By dotrzeć do naszego następnego bohatera, musieliśmy przemierzyć z Warszawy około 300 km. Przed nami już tylko ostatnia prosta, jeszcze tylko wymiana okularków. Jesteśmy gotowi na to spotkanie. Siemaneczko. Siemandero, witam na Włościach, witam długa na Włościach. Długa droga, ale było warto. Tak, no widzisz. Piękne no. miejsce, ale ty musisz tak. nam zdradzić tajemnicę, gdzie właściwie jesteśmy. No słuchajcie, jesteśmy w klinice odwróceni, klinice leczenia uzależnień na Mazurach. No i co, no witam w tym pięknym, cudownym miejscu. Dzisiaj rano tu się obudziłem i powiem szczerze, no... Może to głupio zabrzmieć, ale z rozrzewnieniem i zatęskniłem za tymi czasami, kiedy ja sam się leczyłem. Dlaczego? Poczułem ten zapach, poczułem ten moment, kiedy w tym trudnym momencie swojego życia po prostu mogłem spotkać się z samym sobą, z dala od problemów, z dala od jakichś złych emocji, spotkać fantastycznych ludzi, którzy też się zmagali z tym problemem, co ja, i po prostu zacząć nowe życie. Więc naprawdę niesamowite uczucie, niesamowite wspomnienia, no i wierzę, że też tu nasi pacjenci będą mogli te nowe życia zaczynać. Flaga amerykańska też nie bez przyczyny. Ale opowiesz mi o tym na górze, dobra? Pokażemy Dobrze. Trochę więcej? Oczywiście, no zapraszam, chodźcie ze mną. Dlaczego tam w końcu ta amerykańska flaga? No słuchajcie, to nie jest przypadkowe. Korzystamy z programu profesor Harvardu, Lisy Najawic, która poświęciła całe życie pracy z traumą. Jesteśmy chyba pierwszą kliniką, która ten program wprowadza i na której nasz program będzie oparty. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, gdzie będą przebywać pacjenci, to znaczy no, w ich najintymniejszym miejscu, to znaczy w ich pokojach. Tutaj jesteśmy akurat na korytarzu, który prowadzi do wielu pokoi. Pokoje są trzyosobowe, czteroosobowe, jest nawet jeden pięcioosobowy pokój. Tutaj pacjenci mają kuchnię do użytku. No i taki stylowy korytarzyk, żeby sobie przysiąść, żeby sobie może pogadać. Zależy nam, i to przynajmniej w ośrodkach, w których ja się leczyłem, żeby oni wszyscy byli razem, bo nie jest to przypadkiem, że najbardziej skuteczna terapia, która istnieje, to jest terapia grupowa i że tak naprawdę pacjenci nie do końca, którzy zaczynają terapię, mają świadomość, jak bardzo mogą sobie nawzajem pomóc, to znaczy mogą dawać sobie informacje zwrotne, mogą w jakiś sposób się wspierać swoim doświadczeniem, ale przede wszystkim wspierać się w tej chorobie, bo nikt nie zrozumie pacjenta tak dobrze i uzależnionego, jak drugi uzależniony. I to już jest sprawdzone od lat na całym świecie. I właśnie tutaj jeden z pokoi, możemy sobie tutaj przysiąść na chwilę. Wygodne łóżeczka, słuchajcie. No, oczywiście tutaj się śmieję. To też może dla niektórych będzie zaskoczeniem, ale jakby w takich ośrodkach jest zakaz. No, wiadomo, pacjent musi być nie tylko trzeźwy i my będziemy sprawdzać trzeźwość przed przyjęciem i robić testy. To jest normalna sprawa, ale też jest zakaz jakby abstynencja seksualna, czyli współżycia między pacjentami, bo nie wiem, czy wiecie, te emocje, które towarzyszą w tym pierwszym poznaniu, w tym zauroczeniu, bardzo podobne są do działania narkotyków, więc jakby jest to już od dawien dawna wymyślone przez kogoś mądrzejszego od nas. Ja zapraszam Was dalej na korytarze. Ja tu już na Ciebie z wodą czekam. Tak. I z pytankiem jednym, bo to przecież też jesteś najlepszym przykładem o to, że warto walczyć o siebie. W takich miejscach też bywałeś, choć pewnie tak piękne nie były. Masz wrażenie, że zewnętrzność takich ośrodków też ma wpływ na efekt tego, jak idzie ta terapia? Ogromny. Ja akurat leczyłem się w jednym z ośrodków, który no może nie wyglądał tak, budynek nie był tak dostojny, tak piękne wnętrza, ale też w niesamowitym miejscu, bo było to pod Gliwicami w samym lesie, chatka w niesamowitych okolicznościach przyrody i to miało wielki wpływ na to odcięcie się od tych problemów, bo co jest ważne w takiej terapii, jakby poza
swoim miejscem zamieszkania, poza domem. Jest to ważne z jednego względu, że przyjeżdżając w takie miejsce, zostawiając nawet, niestety drastycznie powiem, najbliższych, ukochanych, pracę, też problemy, różnego rodzaju jakieś pozawalane sprawy, bo często takie są ludzi uzależnionych, możemy się od tego wszystkiego odciąć, wyciszyć, spotkać z samym sobą i skupić na tym, co jest najistotniejsze, czyli na problemie uzależnienia, bo generalnie jest to choroba iluzji i zaprzeczeń, choroba zakłamania i uzależniony w życiu codziennym robi wszystko, żeby nie przyznać się do tego, że jest uzależniony, nie spotkać się z tym, a nawet często paradoksalnie otoczenie, i to wynika nie ze złej woli, tylko z niewiedzy, nie, wcale nie pomaga pacjentowi, pomagając mu, a nawet można powiedzieć szkodzi, więc no, takie miejsce to jest idealny fundament, który można wylać pod dalsze leczenie, bo chcę to zaznaczyć. Nie ma takiej terapii i nie ma takiego ośrodka na całym świecie, który by w miesiąc załatwił sprawę. U nas leczenie trwa miesiąc, ale jest to przede wszystkim pierwsze spotkanie się z sobą, wylanie fundamentu, otrzymanie narzędzi, a potem po wyjściu zaczyna się jeszcze cięższa praca, bo człowiek już zostaje bez, nie wiem, tu 15, 18, tu 22 osoby mogą się zmieścić, z którymi się pozna, z którymi się zbliży, którego na co dzień wesprą, które kiedy będzie miał gorszy dzień, to ktoś powie, dobra, stary, wstawaj. Jestem dla ciebie. I masz terapeutów na miejscu. Potem zaczyna się wojna tak naprawdę z tym uzależnieniem, czyli wychodzisz, a tu nagle nie ma tych takich cieplarnianych warunków, wchodzisz na stację benzynową, alkohol, telefony od dawnych znajomych, którzy grzali. Ale my nie zostawiamy pacjenta samego. To nie jest koniec. To jest dopiero początek i potem jakby tworzymy teraz platformę online. Kto chce być z tymi terapeutami, z którymi się tu zwiąże, to jest ośrodek na Mazurach, więc jakby ciężko tu będzie pacjentom przyjeżdżać, więc będzie mógł prowadzić terapię online, a jeśli nie, to jesteśmy podpisani z innymi placówkami medycznymi, które pracują w naszym nurcie, które mają oddziały w całej Polsce i będzie pacjent dalej prowadzony indywidualnie w takiej terapii, żeby nie został sam. I to, czego chyba nie ma jeszcze nigdzie, albo ja o tym nie wiem, u nas w ośrodku jest telefon 24H, gdzie pacjent, który opuści ośrodek, jeśli będzie miał trudniejszy moment, że poczuje, że ma głód, że chce sięgnąć po alkohol czy po narkotyki, może o każdej porze dnia i nocy zadzwonić, wygadać się, powiedzieć, że ma taki problem i otrzyma u nas wsparcie. Ale w tej drodze, w walce o siebie pewnie najważniejsze tutaj są rozmowy z terapeutami, ten czas spotkań z nimi, no i jest takie miejsce, które sprzyja właśnie tym rozmowom. Zobaczymy? Tak, oczywiście, zapraszam. Myślę, że najważniejsze miejsce. Ma specjalną nazwę, to zdradzimy zaraz. Tak. No i jesteśmy w świątyni. 22 miejsca, 22 pacjentów może się tutaj znaleźć i odmienić swoje życie. Jakiego rodzaju tutaj odbywają się warsztaty? Słuchaj, to można powiedzieć, że to jest serce tego miejsca, najważniejsze miejsce w całej klinice. Tak naprawdę to tutaj zasiądą już za kilka dni nasi pacjenci, tu zasiądzie terapeuta prowadzący. Też nie raz, bo to jest moim marzeniem było, żeby przyjeżdżali znani, lubiani sportowcy, aktorzy, którzy zmagali się z hazardem, z uzależnieniem, którzy się z tym uporali, będą opowiadać tu swoje historie, będą opowiadać swoje świadectwa, będą motywować naszych pacjentów, ale to, co najważniejsze, to terapeuci, którzy będą prowadzić terapię grupową opartą na programie profesor Harvardu Lisy Najawic, programie, który ściągnęliśmy ze Stanów, no i który cieszy się tam ogromną popularnością i niezwykłymi wynikami, zresztą będąc w Stanach odwiedziłem wiele klinik, które właśnie w tym samym nurcie, co my, będą pracować, więc tak naprawdę to jest najważniejsze miejsce. Jak wczoraj tu przyjechałem i usiadłem, słuchajcie, wieczorem, to aż miałem łzy w oczach, bo wiem, ile zmieniło się w moim życiu i ile zmieniło się w życiu pacjentów i ile żyć w takim miejscu zostało uratowane. To też cudowne, to jak zadbaliście o to, by nie myśleć o swoim problemie, o uzależnieniu. Jest tutaj dookoła wiele, wiele spraw, którymi można się zająć za dnia. Na przykład tam, pokażemy.
Oczywiście zdrowienie i terapia to nie tylko terapia grupowa, to nie tylko terapia indywidualna, której tutaj będzie bardzo dużo, ale częścią zdrowienia to też jest, jak kiedyś trafiłem na jednego z moich terapeutów i powiedział, ja nie prowadzę terapii odwykowej, ja prowadzę terapię nawykową, to znaczy uczę moich pacjentów nowych nawyków i nowych zdrowych nawyków. Co to znaczy? Kiedy mam złe samopoczucie, kiedy jestem zły, idę na siłownię, mamy tutaj siłownię, mamy tutaj korty tenisowe, mamy tutaj stadniny koni, konie, które, na których można jeździć. Mamy tutaj kort, gdzie oczywiście pacjenci mogą grać i mogą też wynająć sobie trenera tenisa, który przyjedzie na indywidualne lekcje, więc rozwijamy tutaj nie tylko umysły, ale też pasje. Pasje, mamy zwierzęta i myślę, że to jest niesamowite i to jest coś, co jest takim dodatnim elementem tego, że zwierzęta w ogóle same w sobie mają taki element terapeutyczny. Mamy tutaj 3 konie, 2 piękne pieski, labradory, które w ogóle są przeszkolone i do dogoterapii mają w sobie niesamowitą energię i niesamowity spokój i dają niesamowite ciepło. Do tego kłady, do tego budgie, do tego motory wodne, na wejku można pływać. No jest tutaj możliwości wiele, ale tak jak mówię, terapia to nie tylko praca indywidualna, to nie tylko praca grupowa, to nie tylko grzebanie w swoich emocjach, w swojej przeszłości, w swoich traumach, to też znajdowanie nowych pasji, to znajdowanie nowych zajawek i my tutaj to wszystko mamy do zaoferowania, ale też mamy miejsce, gdzie można usiąść, wyciszyć się i pobyć samym sobą. A twoja ulubiona aktywność tutaj dookoła? Słuchajcie, ja akurat najbardziej lubię wsiąść sobie na skuter wodny i po tym jeziorze, te jeziora, które tutaj są, po prostu przejechać się, no co powiem, z zawrotną prędkością, przepraszam, że to powiem, ale no niestety, poczuć tą prędkość, jesteś tylko ty, tylko ten skuter i te piękne jeziora i te piękne krajobrazy. Czułem, że jeziorko, tam cię zabieram. Właśnie. Ale masz tutaj wielu przyjaciół, wszyscy ci kibicują w dniu otwarcia. Dla ciebie to też taki ważny moment, bo mam wrażenie, że otwarcie takiego miejsca to jest jakiś taki trochę krąg życia, zatoczyłeś takie koło? Tak, słuchajcie, dzisiaj są ze nami no, najbliżsi mi ludzie, no, mój synek, moja żona, moja wspólniczka, która się stała, można powiedzieć, drugą żoną. Moja żona nic nie będzie miała przeciwko, ale po prostu ostatni czas tyle razem przebywamy, wszystko, wszystkim dyskutujemy. Jesteśmy tylko my we dwoje i powiem, nigdy z nikim mi się, mogę tak powiedzieć, nie układała współpraca tak jak z nią, no chyba, że z moim ojcem, którego niestety dzisiaj nie ma, którego pozdrawiamy, który no niestety rozchorował się i życzymy zdrówka i no sam jest zły, że nie może być, bo sam mi mówił, że czekał na ten moment, że jest ze mnie dumny, że też chce tutaj się jakby uaktywnić, działać, spotykać z pacjentami, opowiedzieć swoją historię, puścić film Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, który jest tak ważny dla naszej rodziny i też dla wielu uzależnionych, którzy po tym filmie rozpoczęli leczenie. No i tu niesamowita historia zatoczyła koło. Mój tato, jak zaczynał karierę, to zaczynał jako dokumentalista, robił film o Marku Kotańskim, o pierwszym ośrodku w Głoskowie. No i wyobraźcie sobie, potem zagrał, zrobił sztukę teatralną, gdzie Marka Kotańskiego zagrał świętej pamięci Jerzy Sztur, a potem historia zatoczyła koło do pierwszego ośrodka, którego trafiłem, to założonego przez pacjentów właśnie, którzy się wtedy leczyli, Georgia i Krzyśka, których pozdrawiam, a dzisiaj zgłosiła się do nas Joasia Kotańska, córka Marka Kotańskiego, terapeutka, wspaniała, wybitna, która kiedy usłyszała, że otwieram ośrodek, kiedy usłyszała o tym, jaki program tu wprowadzamy, mówi, panie Michale, lata żyłam w cieniu, nigdy się medialnie nie ujawniałam, ale z panem chcę pracować i iść na koniec świata. I razem dzisiaj działamy. No i sami pomyślcie, życie pisze najlepsze scenariusze, ja bym tego lepiej nie wymyślił. Dokładnie. Jest już jezioro, które przed chwilą ci obiecałem. Faktycznie temu projektowi tak wiele osób oddaje serce, ale żeby tutaj przyjechać, no nie ukrywajmy. Trzeba też mieć środki finansowe. Tak. Też głośnym echem odbiło się to w internecie. Ile kosztuje u ciebie taki miesiąc? Bo wy sugerujesz
kosztujecie miesiąc leczenia. Słuchajcie, miesiąc kosztuje 30 tysięcy, 29 dokładnie. Też jest opcja 17 tysięcy za 2 tygodnie, ale to jest tak, jak to się mówi, na zachęcę. Co to znaczy? Często, no niestety, mało kiedy człowiek uzależniony dociera do momentu i mówi, oczywiście zdarzają się takie przypadki, i mówi, słuchaj, sam przed sobą jestem uzależniony, jadę się leczyć. Raczej to jest nacisk mamy, żony, męża i to oni wpływają na tych pacjentów, żeby w jakiś sposób ich do tego zmobilizować. Więc kiedy pacjent słyszy, o Jezu, na miesiąc to ja nie pojadę, a co praca, mimo że wszystko zawala, to oczywiście nagle praca najważniejsza, więc jest ta opcja 2 tygodni. Bo to też jest ważne, żeby tak, to powiedzieć, tak. Że to, ta kwota 30 tysięcy to nie jest po prostu przyjechać, zobaczyć terapeutów i odjechać, tak. Tylko odmienić swoje życie i mieć tutaj też wiele, wiele aktywności. Tak, dokładnie, słuchajcie, no Tomek Iwan do mnie ostatnio mówi, szukałem na weekend miejsca na Mazurach, 2000 za dobę i nie ma miejsca, no więc wiecie, jest wielkie oburzenie. Narkomani i alkoholicy przegrywają i przećpywają i przepijają fortuny, a my mówimy to o 30 tysiącach, no wiecie, umówmy się, to jest walka o życie. Ja życzę każdemu, żeby mógł się leczyć w takim miejscu. Ja sobie zdaję sprawę, że nie każdego na to stać, ale to jest początek. Naszym marzeniem jest to, żeby kiedyś, kiedy to wszystko na siebie zarobi, jeśli uda nam się rzeczywiście ratować ludzkie życia, jeśli ten projekt wypali, otworzyć takie miejsce dla młodzieży, które będzie dostępne na każdą kieszeń. Ale oczywiście my nie uratujemy każdego. Natomiast ja robię wszystko i działam na każdym polu, nie tylko w klinice, ale tak jak mówię, jeżdżę często i poświęcam swój czas i daję świadectwa po całej Polsce, bo uważam, że życie ludzkie jest bezcenne i to, że ja tu dzisiaj jestem i z wami rozmawiam, to jest cud. Wielu moich znajomych, bliskich, pięknych, wspaniałych ludzi, lepszych ode mnie, bardziej przebojowych, dzisiaj z nami nie ma, nie żyje i ta choroba zabrała im to, co najcenniejsze, życia. Dlatego ja czuję się w obowiązku robić to, co robię i nikt mi tych marzeń nie odbierze, bo ja nikomu krzywdy nie robię i nie zrobiłem. Ten projekt musi się udać, bo ty jesteś najlepszym przykładem na to, że można. 10 lat w trzeźwości, a za chwilę przepiękny moment przed tobą, chcemy ci w nim towarzyszyć, przecięcie wstęgi. Tak, także dobrze. Wszystkiego dobrego od nas i dziękujemy za zaproszenie. No a ja dziękuję, że jesteście, że wspieracie, bo mówię, każda cegiełka, każda taka mała rzecz to jest, z tego wszystkiego buduje się ta całość. Bez was nie było by nas, czyli bez tych wszystkich ludzi i między innymi bez was, którzy tu przyjechaliście, poświęciliście tu swój czas i swoją energię. Więc dziękuję.